Siema widzowie, dzisiaj w odcinku ogólnie kupimy sobie za 4000 Robux jakąś postać w Tower Defense, która jest za darmo do zdobycia bez Robuxów, ale my sobie ją kupimy za Robuxy, ponieważ jestem taki leniwy, że mi się nie chce i generalnie ludzie z Discorda mnie przekonują, że mam kupić je. Właśnie tak tutaj Tommy mi pomaga przekupić mnie, żebym wydał dziś 4000 Robux, a więc zostawcie lajka dla niego. No i widzowie, my dzisiaj wydajemy 4000 Robux, dokładnie, ja już wam tutaj pokazuję ekran. Patrzcie, mamy postać za 4000 Robux. To jest jakieś NG inner, dosłownie. Wszystkie robuxy, które miałem na koncie, wydam teraz na jakąś postać, więc wy i tak zostawicie jednego lajka, ale dziękuję wam za to. Więc ja wydaję wszystkie moje robuxy, które zarobiłem, żeby kupić jakiegoś NG innera, który się w ogóle nie opłaca. Ale dobra, ale czemu by nie, ponieważ ja jestem największym leniem w całym Robloxie i sobie go zakupię. Czemu by nie? Czemu nie wydać 4000 Robux? Czemu nie wydać 200 parę złotych, bo mu się nie chce wbić postaci? Nie no, super! Dobra, kupujemy! Ha! Super! Mam tą postać! Patrzcie! Ale kozacko! I czy ja ją mam teraz w eku? Czekajcie. Ja ją teraz mam. Pytanie, ja muszę sobie odświeżyć grę. Czekajcie, muszę sobie zrobić reset. Dobra, więc ja już wróciłem po cięciu, dokładnie jestem. I sprawdzamy, czy mamy naszego Engi coś tam Nera. I... nie mamy go! Oskamowali mnie! Nie. Czekajcie, nie, ja dzwonię do kolegów. Albo czekajcie, chyba że... a, jest, dobra, ja już myślałem, że mnie skamowali. To weźmy sobie zamiast tego czegoś to, dobra, mamy. Ja widzę, wy sobie to przetestujemy na rundce, więc się widzimy zaraz na rundzie. Siema. A więc jesteśmy już na rundce, dajemy molten. Wy możecie nie wiedzieć, co to jest za gier, ale to jest naprawdę fajna giereczka. I dzisiaj sobie przetestujemy, dobra. Mamy tą postać, która nie wiem, co ona robi, ale chcę ją przetestować, więc czekam, aż zacznie się runda. Bo mam nadzieję, że to jest coś dobrego, więc poczekajcie chwilkę, aż będziemy mieć te 750 kasy. I w sumie to jest bardzo tanie, ale nie wiem w sumie, co to robi ta postać, więc przetestujemy sobie. W końcu wydałem 4000 Robux na nią, więc wcale to nie może być słaba postać, co nie? Nie no, nie może być. Czekajcie, bo to jak na razie trzeba pozbierać te 750 kasy, bo oczywiście nie stać nas, więc poczekamy sobie. Tutaj nasz Tommy, kolega, nam pomaga, tutaj 2K Special Shirta ma fajnego, ciekawego. No i teraz tak widzę, no zobaczymy, czy to jest w ogóle opłacalne. Dobra, uwaga. No, czemu ja nie dostałem kasy za rundę? Czy się serio nie dostaje? Czekajcie. Dobra, no to poczekamy sobie, bo jeszcze ponad 100 kasy potrzebujemy. I mam nadzieję, że nie wydałem kasy na marne, co nie? Zobaczymy, widzowie. Mam nadzieję. Zobaczymy. Czekajcie, ja mu tutaj napiszę, jak kupię, to usuń. To. Dobra, o już kupiłem, dobra, pyk, pyk. Czekajcie, ja muszę mu napisać, usuń, bo ja chcę przetestować to, widzowie, ja chcę to przetestować, widzowie, usuń, dobra. I widzę, przetestujemy to, zaczynamy to opłacać, czy ona jest dobra i uwaga, sprawdzamy, sprawdzamy, czy to jest dobre. Tommy mi powiedział, że on dosłownie się no, jak kupię to, więc no, więc wiecie, mamy to. I co? I to nie jest dobre wcale. No czemu ty mówisz, że to jest dobre? Te zombiaki se idą. Nie, co? O, co to jest? Ej, to jest jakiś turret. Ej, to jest moje. To jest moje. Dobra, upgrade'ujemy, widzowie. Ej, to jest jednak chyba w miarę dobre to jest, widzowie. Bo to jakieś turety tworzy. Ej, dobra, to jednak nie jest słaba postać. Jednak cofam, co powiedziałem. I ta postać jest spoko, bo jest w miarę dobra z tego, co widzę, bo te turety są dobre. A ja widzę, kończę, nasza recenzja tej gry jest, że no 10 na 10, ale straciłem 4000 Robux, bo jestem leniwy, więc no ocencie, co myślicie o tym w komentarzu, ja się z wami żegnam, siema.